Klaudia Tomala od 3 miesięcy jest molestowana przez przybranego brata. Zdesperowana dziewczyna jest gotowa zrobić wszystko, by uwolnić się od swojego prześladowcy. Spokojnie, przecież nie chce się zabić. No dobra. Super, dzięki. Co ty robisz? Co, nie widzisz? Muszę przesypać te tabletki do woreczka. Wtedy będę mogła rozgnieść i się nie wysypią. Dobra, ale po co je rozgniatasz? Jak je rozgniotę, wtedy łatwiej będą się rozpuszczały w soku Patryka. Idealnie. Oszalałaś? Co ty wygadujesz? Co? Mówiłam ci, już musisz się pozbyć Patryka. Klaudia, nie. Ja myślałam, że ty tak żartujesz, a ty tak na serio, Klaudia, nie możesz tego zrobić. A co, on mnie może molestować? No jasne, że nie. No właśnie, no to o co ci chodzi? Mówiłaś, że mi pomożesz. Słuchaj, odwrócisz jego uwagę, a wtedy ja wsypę mu to do picia, okej? Klaudia, to szaleństwo, morderstwo jest złe, nieważne kogo chcesz zabić i dlaczego. Łatwo ci mówić, bo to nie ciebie Patryk molestuje. Wiem, co Patryk ci robi i jakoś się go pozbędziemy, ale nie tak. Chcesz resztę życia spędzić w więzieniu, za morderstwo możesz dostać dożywocie. Myślisz, że za kratkami będzie ci lepiej? No to co twoim zdaniem powinnam zrobić? Nie wiem, coś wymyślimy, ale obiecaj, że nie skrzywdzisz Patryka. Okej, obiecuję. No to oddaj mi te tabletki, albo najlepiej spuść je od razu w kiblu. Okej. Okej, spuszczone. Na pewno? No tak, może chcesz mnie przeszukać, co? Nie, spoko, chodźmy. Ja zaraz do ciebie dołączę, tylko umyję ręce. Okej, idę do sklepiku. Okej. Klaudia oszukała Dagmarę, że wyrzuciła sproszkowane tabletki. Nastolatka nadal boi się swojego przybranego brata. Wypuśćcie mnie stąd, ale ja chcę wyjść! Zaraz! Najpierw chcę spędzić z tobą trochę czasu. Ale wiesz, ja jak to lubię. Ale ja nie chcę, mogę wyjść? Nie, nie możesz. Dobra, człowieku, daj mi spokój. Czemu nie możesz mi dać spokoju? Mogę, ale nie chcę, za bardzo mnie kręcisz. Zostaw mnie. Pomyśl o tych wszystkich miłych chwilach, które już niedługo ze sobą spędzimy. Daj mi spokój, mogę wyjść? Ja już nie mogę się doczekać. Dobra, puść mnie! Podoba mi się, że tak walczysz. Będzie niezły ubaw, jak nasi starzy wyjadą. Patryk pierwszy raz zaczął mnie obmacywać. To było straszne. Nieważne, co mówiła Dagmara. Dosypię mu tych tabletek do picia i niech się dzieje, co chce. On jest potworem i muszę się go pozbyć.